Z panem Januszem? Tak, to ja. Panie Januszu, ja zawsze byłem pana wielkim fanem i zawsze pana wspierałem, ale dzisiaj niestety muszę dokonać w pańskim domu egzekucji komorniczej. Wpuści mnie pan do domu? Tak. Tu są moje dokumenty bankowe. Panie Krzysztofie, sad jabłkowy od lat przynosił mi duży dochód, więc 3 lata temu, jak pan wie, rozszerzyliśmy rodzinną działalność i otworzyliśmy także wytwórnię soków, zaciągając na ten cel kredyt w wysokości 500 tysięcy złotych. Niestety soki nie cieszą się takim zainteresowaniem jak jabłka i zostaliśmy z ogromnym długiem. Panie Krzysztofie, rozumiem pana. Pan musi wykonywać swoją pracę. Mam dla pana propozycję. Mam pasję, którą jest muzyka. Gram na instrumentach, to cenny sprzęt. Może ten sprzęt wystarczy na zajęcia komornicze. Panu na początek. Mam małe studio muzyczne w domu. Zapraszam. Panie Krzysztofie, w pokoju obok jest moja żona i córki. Bardzo przeżywają całą tą sytuację. Czy by mogły poświęcić panu kilka chwil? Tak, oczywiście, odpowiem na wszystkie pytania. Proszę mi uwierzyć, no to są też trudne chwile dla mnie. Ja nie chcę pani niczego zabierać, to po prostu moja praca. Rozumiem pana. Pan wykonuje swoją pracę. Proszę, zapraszam. Przejdźmy do pokoju obok. Proszę, proszę do pokoju. To jest moja żona. Dzień dobry. A to są moje córeczki, Nikola i Iga. Proszę, niech pan usiądzie. Mamy do pana kilka pytań, aby zrozumieć pańską pracę. Proszę mi chętnie zadawać pytania. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć rzetelnie i w sposób dla państwa zrozumiały. Proszę pana, czy komornik może w swojej pracy kierować osobistymi względami? Pani Leno, w swojej pracy nie mogę się kierować osobistymi względami, ponieważ jako funkcjonariusz publiczny kieruję się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Dziękuję. Proszę pana, czy są takie sytuacje, w której komornik nie mógłby dokonać egzekucji komorniczej ze względu na powiązanie z drugą osobą? Przepisy prawa powszechnie obowiązujące, a dokładnie artykuł 48 Kodeksu Postępowania Cywilnego przedstawia zamknięty katalog przypadków, w jakich z mocy samego prawa organ egzekucyjny podlega wyłączeniu. Po pierwsze, w sprawach, w których jestem stroną lub pozostaję z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa i obowiązki. Po drugie, w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do 4 stopnia i powinowatych bocznych do 2 stopnia. Po trzecie, w sprawach osób związanych ze mną z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli. Po czwarte, w sprawach, w których byłem lub jeszcze jestem pełnomocnikiem albo byłem radcą prawnym jednej ze stron. Po piąte, w sprawach, w których w instancji niższej brałem udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważności aktu prawnego z moim udziałem, sporządzonego lub przeze mnie rozpoznanego oraz w sprawach, w których występowałem jako prokurator. Po szóste, w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeśli brałem udział w wydaniu tego orzeczenia. Po siódme, w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzone przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brałem udział w wydaniu tego orzeczenia.
wyników zaistnienia powyższych okoliczności, ja jako komornik z własnej inicjatywy zobowiązany jestem zawiadomić właściwy organ SON i wstrzymać się od dalszych działań. Okoliczności przytoczone powyżej często mogą wydawać się niewystarczające. Dlatego z pomocą przychodzi artykuł 49 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Norma zawarta w tym przepisie nie wskazuje już konkretnych przykładów mających wpływ obiektywne przeprowadzenie sprawy, dając tym samym możliwość wskazania każdej przesłanki, która w ocenie strony może mieć wpływ na bezstronność komornika. Okoliczności powoływania na podstawie powyższego artykułu muszą wywołać uzasadnione wątpliwości. Przytoczone przesłanki z artykułu 48 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz okoliczności, które mają rzeczywisty wpływ na stronniczość organu, powodują, że komornik nie mógłby dokonać egzekucji komorniczej ze względu na powiązania z drugą osobą. Oczywiście, każda podnoszona okoliczność zmierzająca do wyłączenia komornika podlega obiektywnej ocenie sądu. Panie Krzysztofie, a jakbym ja był pana wujkiem, to jakby wyglądała sytuacja? Mężu mój, Januszu, dlaczego ty nie słuchasz pana Krzysztofa? Na podstawie artykułu 48 Kodeksu Postępowania Cywilnego, gdybyś wujkiem na pan Krzysztofa zabrało z mocy prawa, pan Krzysztof podlegałby włączeniu i nie włączeniu jest zobowiązany. Tato, tato, ja wiem, praca komornika jest trudna. Praca komornika bez wątpienia nie należy do zawodów łatwych i bezstresowych. Co więcej, z racji niechęci społeczeństwa wymusza poniekąd na osobach pracujących na tych stanowiskach posiadania pewnych cech, które pozwalają im pozostać na rynku i być ekspertami w swojej dziedzinie. Przez społeczeństwo uznawani za tych złych, którzy niewinni ludziom zabierają pieniądze, domy i inne kosztowności. W rzeczywistości wykonują po prostu swoją pracę, pomagając wierzycielom odzyskać ich pieniądze. Mamo, ja też wiem. Dobry komornik to człowiek potrafiący działać pod presją stresu i czasu, umiejący pracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez emocji i prywaty. Zawód komornika opiera się przede wszystkim na pracy, w której zasadniczą kwestią jest egzekwowanie długów. To niezwykle trudne zadanie, które związane jest przede wszystkim z utrudnionym kontaktem z dłużnikiem, brakiem możliwości znalezienia sensownego rozwiązania, czyli też presję ze strony samego wierzyciela, który chce szybko odzyskać dług. Ponadto dziesiątki telefonów, ogrom formalności i odpowiedni, zawsze na wysokim poziomie, dialog ze stronami postępowania. Artykuł 3, ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wskazuje, jakie zadania powierza się komornikowi. A więc, po pierwsze, wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczanie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym z uwzględnieniem wyjątków przewidywanych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku, Kodeks Postępowania Cywilnego. Po drugie, wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. 2a. Wykonanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowolnego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej. Po trzecie, wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku, sporządzanie spisu inwentarza. Po czwarte, wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. Egzekucja wynagrodzenia czy rachunku bankowego, jeżeli osoba, wobec której toczy się postępowanie komornicze, pracuje, to funkcjonariusz najczęściej zajmuje jej wynagrodzenie, informuje
o tym pracodawcę, który nadwyżkę kwoty wolnej od potrąceń przelewa na konto egzekutora. Nie można potrącić z pensji 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Egzekutor może też zająć emeryturę lub rentę dłużnika. Komornik może zająć również konta bankowe dłużnika. Banki mają obowiązek udzielić informacji, czy zadłużona osoba posiada u nich rachunek. Dlatego ten rodzaj egzekucji jest łatwo do przeprowadzenia. Taka metoda postępowania niesie przykre konsekwencje dla współwłaścicieli konta bankowego. Zajęciu ulegają bowiem wszystkie zgromadzone na nim środki, niezależne komu zostały przelane. Postępowanie komornicze z ruchomości. Postępowanie komornicze to również zajmowanie ruchomości, jeśli w domu dłużnika znajdują się cenne przedmioty, funkcjonariusz ma prawo je zlicytować. Istnieje jednak długa lista przedmiotów wyłączonych spod egzekucji. Najważniejsze z nich to bielizna codzienna, odzież, ubrania niezbędne do wykonywania zawodu, niezbędne urządzenia domowe, przedmioty służące do wykonywania pracy, zapasy żywności i opału, niezbędne do przeżycia miesiąca, przedmioty niezbędne do nauki, odzyczenia przedmioty niezbędne do praktyk religijnych, produkty lecznicze, sprzęty rehabilitacyjne, niezbędne do utrzymania rodziny zwierzęta gospodarczego. Postępowanie komornicze z nieruchomości. Jeżeli inne metody zawiodły, następnym krokiem jest zajęcie nieruchomości. Komornik oszacowuje wartość nieruchomości, a następnie doprowadza do jej zlicytowania. Ze względu na wysokie koszty, ten sposób na odzyskanie wierzytelności, metoda ta nie opłaca się w przypadku niskich kilkutysięcznych długów. Nie ma jednak formalnych ograniczeń, aby nawet przy niewielkim zadłużeniu zająć nieruchomość. Postępowanie komornicze. Umorzenie. Umorzenie postępowania komorniczego następuje, gdy dłużnik nie ma majątku. Jeśli w toku czynności nie udało się ujawnić składników, z których możliwa była egzekucja, to dalsze jej prowadzenie mija się z celem. Po wydaniu decyzji umarzającej komornik nie podejmuje dalszych czynności. Uchylane są wszystkie decyzje, jakie zostały podjęte w trakcie procedury. Oznacza to na przykład zwolnienie rachunków bankowych zajętych, gdy toczyło się postępowanie komornicze. Umorzenie następuje na wniosek wierzyciela. Czasem wynika to z dojścia do porozumienia między dłużnikiem a osobą, który jest winny pieniądze. Zakończenie egzekucji nie oznacza, że długi znikają. Jeśli sytuacja finansowa osoby mającej niepłacone zobowiązania się poprawi, możliwy jest kolejny wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Umorzenie postępowania komorniczego oznacza, że od tego momentu ponownie liczy się bieg przedstawienia. Wierzyciel, aby nie przedawnił się odsetki, powinien po raz kolejny wnosić o wszczęcie postępowania w ciągu 3 lat. Jeśli tego nie zrobi, to w celu zapobiegnięcia nieważności należności głównej powinien zwrócić się do komornika przed upływem 6 lat. Uważamy, że zawód komornika jest potrzebny, ponieważ oprócz dłużników są jeszcze matki samotnie wychowujące dzieci, które nie otrzymują alimentów od ojca. Są właściciele firm, którzy stracili cały dorobek z powodu oszustw innych ludzi. Komornik nie zajmuje się egzekwowaniem długów od niewinnych ludzi, ale stara się zawsze polubownie znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla każdej ze stron.